Cześć, witam Was bardzo, bardzo serdecznie po takiej dłuższej chwili nienagrywania, a właściwie po miesiącu czasu mojej nieobecności. Mam nadzieję, że za mną się troszeczkę stęskniliście i czekaliście na moje filmiki, bo ja bardzo się stęskniłam, ale im dłużej odkłada się nagrywanie, tym trudniej jest do niego powrócić. Ja czasami już wątpiłam w swoje możliwości i skreślałam siebie już całkowicie, że nie, ja się do tego nie nadaję, nie mam czasu, nie będę nagrywać, ale wiecie co? Ta więź łącząca mnie z Wami jest taka silna, że po prostu ja za Wami tęsknię. I dlatego dzisiaj już drugi raz siadam, a właściwie może nawet i trzeci, i postanawiam, że nawet z takim niczym, z takimi małymi zakupami, ale przyjdę do Was i nagram ten filmik. Właśnie dla Was i dla siebie, bo potrzebuję tego kontaktu z Wami i po prostu chcę być w ten sposób jakoś bardziej spełniona i szczęśliwsza. Także dzisiaj zakupy będą z Rossmana właściwie i fajny zakup z, wiecie z czego? Z Hebe. Pokażę Wam też jeden zakup taki niekosmetyczny. Także może zacznę od produktów do codziennej pielęgnacji, czyli to są dezodoranty. Ja kupuję je nagminnie. Często są one u mnie często zużywane, ponieważ ja i moja córcia, czyli dwie osoby, zużywają dużo dezodorantów. W tej chwili kupiłam Nivea Energy Fresh 48, trawa cytrynowa, bardzo ładny, taki świeży zapach, naprawdę może nam zastąpić nawet jakiś taki, jakieś perfumy czy wodę toaletową na co dzień, jak się popsikamy troszkę więcej niż tylko pod pachą, to ten zapach świeżości jest z nami przez cały dzień. Miła odmiana, taka właśnie do pracy, na co dzień. Fajna sprawa. I drugi dezodorant już, którego używam tylko pod pachę, prawda, to jest dezodorant w sztywcie, a właściwie taki w żelu, Lady Speed Stick PH Active. Fajny dezodorant za niewielkie pieniądze, u mnie on się bardzo fajnie sprawdza. Kupuję zawsze na promocji, kiedy on jest w cenie około 5 zł i uważam, że ta cena za ten produkt jest bardzo dobra. Kupiłam również maseczki oczyszczające Bielenda Carbo Detox, oczyszczająca maska węglowa dla skóry suchej i wrażliwej. Bardzo lubię te maseczki, one świetnie oczyszczają naszą skórę twarzy i zawiera ta maseczka algi i węgiel aktywny. Detoksykuje, odświeża i nawilża. Jednorazowa maseczka, która fajnie się u mnie spisuje. Powiem Wam, że w Hebe zakupiłam sobie szampon suchy. Ja muszę mieć właśnie w swoim zapasie, kiedy wypadkowo gdzieś szybko się, prawda, śpieszy i okazuje się, że moje włosy nie są za bardzo ładne i świeże. Wtedy używam jednorazowo takiego szamponu suchego i szampony z Batiste świetnie się u mnie sprawdzają. Ja zmieniam sobie tylko od czasu do czasu te zapachy. Tym razem kupiłam Sherry. Także cena była chyba około 11 zł, cena promocyjna. Będąc w Hebe zakupiłam jeszcze taką mgiełkę do ciała i to jest Fresh Melon Body Mist 200 ml firmy kosmetycznej dla mnie nieznanej, bo to jest Jacques Bathini lub Jacques Bathini, być może źle przeczytałam, a pewnie na pewno źle przeczytałam. Napiszę Wam na dole, jakbyście chcieli wiedzieć, jak to się właśnie pisze. I to jest mgiełka do ciała do użytku zewnętrznego. Tyle jest napisane tutaj. I jest bardzo śliczny taki letni zapach melona, świeży, a zarazem troszeczkę taki słodziutki, taki, taki słoneczny, taki przy którym można się rozmarzyć, powiedziałabym. I powiem Wam, że ja kilka razy
podkradłam mojej Karolci tą mgiełkę do ciała i bardzo ładnie zapach ze mną był w pracy, czułam go, wszyscy pytali się, co to takiego jest. I to jest właśnie taka mgiełka. Bardzo serdecznie Wam polecam. Jej cena to około 19 zł, chyba niecałe 20 zł w Hebe. W Rossmanie jeszcze kupiłam Vibo maskarę, moją ulubioną ostatnio, Growing Lashes. To jest maskara pogrubiająca i wydłużająca, stymulująca wzrost rzęs. Oszukałam Was, maskara pogrubiająca, stymulująca wzrost rzęs. I to jest taka maskara, która ma taką szczoteczkę sztywną, silikonową, bardzo małą. Ja właściwie maluję tylko górne rzęsy, dolnych ostatnio nie maluję. I ona fajnie te rzęsy rozdziela, rozczesuje, nie skleja. I powiem Wam, że wcale nie wysycha bardzo szybko. Jest to tania maskara, bo ja zapłaciłam w cenie promocyjnej 8 zł i ona wystarcza nam nawet na kilka miesięcy. Ja ostatnią maskarę, którą w tej chwili zdenkowałam, miałam kilka miesięcy, ponieważ stosowałam też inne maskary, prawda, przy okazji i nie tylko tą. I ona po prostu mi wytrzymała naprawdę długo. Ponieważ ja pod nią jeszcze nakładam sobie odżywkę, jak wiecie, taką 3 w 1 z Eveline. Waszego polecenia kupiłam maść taką z witaminą A i to jest maść ochronna Retimax 1500, ponieważ ja w którymś to filmiku pokazywałam Wam maść ochronną z witaminą A, która ma 800 jednostek witaminy A. A powiedziałyście mi, że jest taka maść Retimax 1500. I ja zakupiłam sobie ten produkt i jestem nim bardzo, bardzo zachwycona i oczarowana i zadowolona. Stosuję go na moje popękane dłonie, spierzchnięte na usta i powiem Wam, pod oczy. Rano, jak się człowiek budzi, to jest tak świetnie okolica oczu i tutaj ust nawilżona i ręce są takie właśnie, czuję się, że jakby druga skóra nowa Wam się odbudowała. Powiem Wam, że ten produkt Retimax 1500 ma nam odżywić skórę, nawilżyć i chronić przed utratą miękkości i gładkości. Przywraca elastyczność, jędrność, reguluje odnowę komórek. Naprawdę bardzo fajny produkt, można go zakupić w aptece. I ostatni już niekosmetyczny zakup to jest taki duży szal w takie kolory szaro, różowo, pudrowo, czarne. Ja kupiłam sobie ten szal do takiego płaszczyka czarnego, co Wam już kiedyś pokazywałam, takiego klasycznego i żeby go tak troszkę ożywić, właśnie stwierdziłam, że fajny będzie większy szal, tutaj zakończony jeszcze takimi frędzelkami. Także on jest taki miluśki, taki fajny. Jestem z niego bardzo, bardzo zadowolona. Ja już go noszę trochę do takiej kurtki zwykłej, jeszcze zimowej, ale myślę, że tak na wiosnę fajnie będzie właśnie wyglądał do ciemnego, czarnego płaszczyka. Dajcie znać, czy spodobał się Wam ten filmik. Czy jesteście zainteresowani dalszymi filmikami mojej produkcji? No i zachęcam Was przede wszystkim właśnie do moich nowości, czyli do mgiełki takiej do ciała i do maści Retimax. Pozdrawiam Was serdecznie i do następnego. Pa!